Ryszardzie, zaczynamy biesiadę. Pozwolisz, że przedstawię naszych gości. Halina Benedykt. Sławna piosenkarka. Sławna piosenkarka, oczywiście. 20 lat i nie tylko, mam 20 lat. Na szczęście jest ta piosenka. Aleksander Maliszewski. Dyryguje wspaniale. I kompozytor. Tak jest. Tak. Alex Bend. Tak jest. I Marco Antonelli. Też piosenkarz. Wspaniały duet lat 80. Chyba najbardziej znany, tak mi się wydaje, na tamte czasy. Co to było? Frontiera? Tak, Frontiera śpiewamy nie pamiętam. 84 rok na festiwalu międzynarodowym w Sopocie. Tylko byłaś inaczej uczesana. Zupełnie inaczej uczesana. Kolorowa bardzo, jak na tamte czasy. A piosenka mówiła o tym, że granica dzieli naszą miłość. A wyszło dwoje młodych ludzi i wszyscy, którzy byli w amfiteatrze i za telewizorami, pokochali nas bardzo za tę piosenkę. Na tyle mocno, że nie dali mi o tej piosence zapomnieć i po 26 latach spotkaliśmy się z Marco ponownie i teraz spełniamy swoje marzenia. Czyli śpiewamy, nagrywamy, spotykamy się z publicznością i razem bardzo często smakujemy. Myślę, że powinniśmy zacząć odrobinę jeść, tak. No bo człowiek głodnieje, więc mandziarę. Tymi ręcami to przygotowałem. Okej, więc ja... Zawsze bardzo podziwiam mężczyzn, którzy potrafią gotować. Tutaj mamy schabik ze śliwką. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. Alek, mogę talerzyk? Też pana pomysł na śliwkę? Tak. A może zostawię, tak to będzie prosić. Artura wszystko. Artur mi podpowiadał, co trzeba robić. Opowiedzcie mi, jak się poznaliście, jak się spotkaliście po tylu latach? Wyobraźcie sobie, że ja śpiewam cały czas przez te wszystkie lata Frontierę. Tę moją piosenkę sama. Szukałam wtedy Marco, ale nie byłam w stanie go odnaleźć. I w internecie był film z Frontierą i tam mój fan z Katowic napisał do mnie: pani Halino, niech pani spojrzy, tam się podpisał ktoś, mówi, że za Marco Antonelli, ja sprawdziłam jego profil, niech się zgadza. I tak się zaczęło. Ja zadzwoniłam na ten telefon i po 2 tygodniach Marco był w Polsce. I od tego momentu zaczęliście ponownie śpiewać razem. Kochani, teraz jesteśmy dojrzali. Wiemy, czego chcemy. Jak to ładnie brzmi. No tak, no taka jest prawda. I to śpiewanie teraz jest dla nas wielką przyjemnością. Alek, ale ty napisałeś genialny przebój dla Haliny. Mamy po 20 lat. No właśnie. Zobaczyłem Halinkę po raz pierwszy właśnie na festiwalu w Sopocie w 1984 roku. Ona śpiewała z Marco z orkiestrą Jerzego Miliana. A drugą orkiestrą była moja orkiestra i tak się przyglądałem. Bałaś. I tak się przyglądałem, że ma fajny głos i po festiwalu zaproponowałem Halince na nagranie dwóch utworów i to było Mamy po 20 lat i Serce za sercem goni. Wybraliśmy utwór Mamy po 20 lat, że będziemy go lansować i utwór ten zdobył dużą popularność i później w Opolu ten utwór odniósł sukces, była nagroda publiczności i tak to się zaczęło i przyjemnością było i dla Halinki i dla mnie też, jak na koncercie cała sala śpiewała z Halinką cały tekst, zresztą to zostało do dzisiaj. Wariacja na tego ziemniaka smakuje tak, jak mam po 20 lat. Naprawdę? Genialne, to jest genialne. Tak. A słuchajcie, to bardzo proste danie tak naprawdę. Wiem. Ryszard, to powiesz trochę o tym, co zrobić. Bierzecie kartofel, ziemniak albo pyrę, kroi się na pół, tak. Wydrążyć trzeba i albo kaszanka, albo... Leberka. Ale ja jestem zachwycona tym, że to zrobił mężczyzna. Ale słuchaj, trzeba takiego mistrza. Ja jestem zachwycona. Wasze takie historie kulinarne albo to ulubione smaki. Smaków. Są tradycyjne, które stanno w Polonii, nie? Si, si. Są tradycyjne, buonissime. Bardzo ci smakuje. Perché è tutto buono quello che fa. C'è questa tradizione di stare tutti quanti insieme in famiglia e mangiare all'aperto tutte queste cose grigliate, carne, pesce, patate, verdure grigliate, eccetera, eccetera. Czyli grilluje się właściwie wszystko, i mięso, i ryby, i warzywa. No i chyba najwspanialsze jest to, że właśnie cała rodzina siada.
i lubią siedzieć na zewnątrz też, no tam jest cieplutko. Dla Włochów jedzenie to religia, można powiedzieć, spotkanie przy stole, rozmowy. Ale my się cieszymy tym, że Marko smakuje. Smakuje? Polskie jedzenie. Nie piasie tutaj. Wszystko musi się cieszyć. Urządzacie takie przyjęcia w ogrodzie, grillujecie razem ze znajomymi, z przyjaciółmi? Bardzo często z sąsiadami, z przyjaciółmi, z rodziną. Grillem zajmuje się małżonek naszej córki, czyli mój zięcio. I robi to bardzo dobrze, także jemu zawsze zostawiam to, że... Umiemy się ustawić. O, to Mateusz się ucieszy. I co w Wielkopolsce tutaj najlepiej smakuje? On tam wrzuca wszystko. Pomysły ma bardzo fajne. Mnie to smakuje. Okay. Co się nawinie? Tak. Co się nawinie, to wrzuca. Marko, powiedz, co najbardziej lubisz w polskiej kuchni? Dziurek. O. To pierwsze. Potem mi piace kotoletta, mi piacciono le patate, queste qua, mi piace questo, questo si chiamano spiedini, shashwiki. Mi piacciono le insalate che fate belle grandi, dziękuję, le insalate molto molto colorate, porcini, funghi porcini, e wszystko dobbe c'è tu. Teraz? Teraz. Spieramy frontiera? Tak. Gdzieś daleko, za górami. Młodość moja pod śniegami, z czystym sercem dziś wyruszam, żeby znaleźć miłość swą. Con quest'aria da bambina, questo viso da straniera, tu mi hai fatto innamorare, la mia stella brillerà. Frontiera, nemica dell'amore, frontiera, non esiste frontiera, non esiste bandiera, l'amore è libertà, nessuno mai ci dividerà, immensamente io t'amerò, il tuo cammino io seguirò. Patrzę ci w oczka i zapomniałam tekst. Brawo, brawo, brawo. Możemy przeszyć bis. No, albo mamy po 20 bis. Lat. Słuchajcie, dokładnie. Co wam najbardziej smakowało dzisiaj? Ja obstaję przy pyrach. Pyrki? Pyrki. Pyrki też. A jak ten schabik ze śliwką? O, ja uwielbiam schab ze śliwką, także super, bardzo. Od kiedy pamiętam, zamawia w restauracji zawsze schab ze śliwką. Ryszard, tak twoje grzybki, boczek? Wszystko, tak. Wszystko. Ja myślę, że słuchajcie, naprawdę, wielkie brawa dla Artura. Brawo, brawo, brawo. Marko, zaśpiewamy kawałek na polu. Pokażemy Państwu, jak to brzmi. Come dolce, come belle, agitai pure Janelle. Come dolce, come belle, agitai pure Janelle. To znaczyło, że Neapol jest piękny. Jak przygotowywaliśmy płytę, to w tych neapolitańskich piosenkach mam małe wstawki zrobione w języku polskim. Andrzej Sobczak, zresztą poznaniak, mi to robił. Lecz wesoły tylko śpiew, że Neapol piękny jest. Lecz wesoły tylko śpiew, że Neapol piękny jest. Yeah! Nie wiem, czy wiecie, to był ostatni program Polski Grill. Skończyła się nasza wyprawa po całej Polsce grillowa. Za tydzień widzimy się w nowym programie Kuchnia Polska. Zapraszam serdecznie.